Zapraszam na test i prezentację Hyundai i10 w wyjątkowej wersji N-Line. Jest to już trzecia generacja tego miejskiego samochodu, która przeszła lifting w 2023 roku. Samochód w mojej ocenie jest bardzo interesujący i zasługuje na wyróżnienie w swoim segmencie. Za chwilę przejdę dalej, ale żebym mógł ci pokazywać kolejne, coraz ciekawsze samochody, poproszę cię o lajka. Sprawdź też, czy masz subskrypcję, bo niebawem planuję kolejny materiał. Twoje zaangażowanie ma duży wpływ na oglądalność, a to przekłada się na kolejne testy samochodów. Z przodu zwracam uwagę czarny grill z czerwonymi dodatkami plus światła do jazdy dziennej oraz znaczek N-Line. Reflektory główne są w technologii halogonowej z funkcją doświetlania zakrętów. Troszkę szkoda, że nawet w najwyższej specyfikacji w opcji nie są dostępne reflektory LED. W tańszych specyfikacjach wyposażenia grill zderzak oraz światła dziennej wyglądają nieco inaczej. Patrząc z boku, trudno pominąć wzrokiem 16-calowej na oponach 195x45. Specjalnie dedykowane dla tej wersji. Z boku na błotniku mamy też oznaczenie wersji N-Line. Lusterka boczne są w kolorze czarnym i do tego elektrycznie składane. Długość tego samochodu wynosi 3675 mm, a rozstaw osi to 2425 mm. Mimo tych rozmiarów wielkość wnętrza pozytywnie mnie zaskoczyła, ale o tym później. Zapomniałbym jeszcze o jednym fajnym akcencie, a mianowicie o oznaczeniu I10 w kolorze czerwonym na słupku C. Na koniec zobaczmy, jak wygląda tył pojazdu. Moim zdaniem, też robi świetne wrażenie. Tylne boczne szyby oraz szyba tylna są przyciemniane. W lampach tylnych światła pozycyjne są wykonane w technologii LEDowej. Ale żeby nie było idealnie, to mamy za to żarówki od kierunkowskazów i światła stop. Mamy też czerwoną listwę nad dyfuzorkiem i dwie piękne końcówki układu wydechowego. Jaka jest Twoja ocena styki Hyundai i10 w wersji online? Jeśli podobać Ci się, daj kciuk w górę lub napisz w komentarzu. Czas zajrzeć do wnętrza, które też jest bardzo ciekawe. W segmencie samochodów miejskich wewnątrz drzwi można spotkać nieobudowaną blachę. Tutaj wnętrze drzwi jest obudowane, co prawda twardym, ale estetycznie wykonanym tworzywem. W naszej wersji mamy pięknie wyglądające metalowe nakładki napadały. Wylot powietrza z czerwoną obwódką. Skórzaną kierownicę z czerwoną nicią. Fotele z czerwonymi dodatkami. Dodatkowo na kierownicy i dźwigni zmiany biegów mamy sportowy znaczek N. Dźwignia zmiany biegów jest też obszyta skórą, oczywiście zszywaną czerwoną nicią. Moim zdaniem Wygląda to wszystko naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że w tym segmencie aut z napędem spoinowym w zakresie sportowej stylistyki Hyundai i10 N-Line może być numerem jeden. Czy macie podobne zdanie? A co czeka nas w drugim rzędzie siedzeń? Na drzwiach mamy ten sam materiał co z przodu. Jak wcześniej mówiłem, co prawda jest to twarde tworzywo, ale właśnie takie akcenty jak ten powodują, że dobrze to wygląda. Z tyłu najbardziej zaskoczyło mnie, że jest sporo miejsca dla pasażerów. Nie spodziewałem się tego w tej klasie auta. Przy moim wzroście 182 cm czułem się zupełnie swobodny. Na pewno nie brakowało mi miejsca na nogi. Ani też nie brakowało miejsca nad głową. Z tej pozycji doskonale widać, w jaki sposób rozkłada się podłokietnik dla kierowcy. Jego wysokość jest zintegrowana z pochyleniem fotela. W tunelu środkowym są dwa miejsca na kubeczki oraz przegródki na różne drobiazgi. Jest też gniazdo USB-C do ładowania tak ustawione, że może z niego korzystać kierowca, ale również pasażerowie z tyłu. To rozwiązanie z pewnością zasługuje na wyróżnienie w tej klasie. Dwa kolejne gniazda USB mamy z przodu: jest to USB typu A do połączenia z samochodem oraz USB-C do ładowania. Jest też gniazdo 12V. I zobaczmy jeszcze, co mamy pod maską. Jest to silnik litrowy, trzycylindrowy, turbo doładowany. Przyspieszenie mamy tutaj około 10,5 sekundy. Dokładnie sprawdzę. Także całkiem dobrze sobie radzi. Wśród takich samochodów miejskich myślę, że trudno będzie znaleźć konkurencję w tej klasie. Na autostradzie również sobie bardzo dobrze ten silnik radzi, oczywiście, mając na uwadze, jaki to jest samochód, ale bez problemu można sobie jechać autostradą i nie ma żadnego stresu, że się jakimś zawali drogą. A też można wyprzedzać również zupełnie bez żadnego problemu. No, tutaj mamy oczywiście już pręcik. No, ale też nie wymagajmy cudów. I tak tutaj jest dużo różnych fajnych smaczków. A teraz zerknijmy na bagażnik. Tylko w ogóle fajnie się prezentuje, tak zadziornie. Bagażnik wygląda tak. Półeczka nie jest podnoszona na gumce, ale myślę, że tutaj nie ma potrzeby. Bagażnik jest dwupoziomowy. Mamy też siatkę, przynajmniej w tym w tym wyposażeniu. Jest lampka do podświetlenia. Tutaj haczyk. Z drugiej strony haczyk. W tym momencie w dolnym położeniu ta krawędź jest duża, ale tą półkę możemy podnieść wyżej, jeśli nam to przeszkadza, a nie, nie używamy takiego bagażnika. Półkę już odłożyłem, żeby było lepiej widać. Także tutaj tutaj jest prawie, że równo z krawędzią. Mamy blisko do zapięcia, więc łatwo można złożyć od strony bagażnika. I powierzchnia w tej pozycji jest prawie płaska. Jeszcze raz wróćmy do wnętrza, żeby zobaczyć, jakie mamy do dyspozycji funkcje oraz przyciski. Zaczynając od przycisków w drzwiach, to mamy oczywiście sterowanie wszystkimi szybami, regulacja i składanie lusterek. Tutaj mamy poziomowanie reflektorów oraz wyłącznik układu stabilizacji toru jazdy. Na kierownicy po lewej stronie mamy przyciski do sterowania systemem audio, po prawej stronie przyciski do obsługi tempomatu oraz funkcję asystenta utrzymania pasa ruchu. Regulacja kierownicy możliwa jest w jednej płaszczyźnie, góra-dół, ale mimo to nie miałem problemu, żeby znaleźć właściwą pozycję. A tak prezentuje się kluczyk, który obsługuje tradycyjną stacyjkę. Na centralnym wyświetlaczu Podoba mi się, że te wódki zewnętrzne reagują w miarę wzrostów obrotów silnika, bo tworzą się kolejne wódki. Praktycznie wszystkie parametry związane z samochodem i asystentami możemy ustawiać i odczytywać na wyświetlaczu między cyfrowymi zegarami. Te zewnętrzne linie są dostępne w trzech kolorach. Mamy tutaj różne ustawienia, np. ilość mrugnięć komfortowego kierunkowskazu, opóźnienia wyłączenia reflektorów, asystent świateł drogowych, automatyczne regulowanie drzwi, automatyczne składanie lusterek, asystenci kierowcy i tak Widzimy też informacje na temat zużycia paliwa. Lewarek zmiany biegów z literką N fajnie wygląda, a przy okazji przyjemnie się nim operuje. Poniżej mamy przyciski do ogrzewania foteli, ogrzewania kierownicy, wyłącznik systemu start-stop. Mamy też ładowarkę indukcyjną. Nad schowkiem pasażera jest jeszcze półeczka z takim rantem, który powstał dzięki wydłużeniu drzwiczek schowka, w związku z tym przedmioty nie powinny wypaść. Schowek ma standardową wielkość, jest podświetlony żaróweczką LED. Wyświetlacz multimedialny w zasadzie głównie obsługuje bezprzewodową łączność z telefonem Android Auto i Apple CarPlay. Ustawienia parametrów dźwięku, klimatyzacji. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo pozytywnie zaskocza mnie możliwość regulacji zagłówka foteli, nie tylko na wysokość, ale też do przodu i do tyłu. A czy też zaskoczy nas pozytywnie podświetlenie przycisków, pamiętając, że jest to segment A? W drzwiach kierowcy podświetlony jest tylko jeden przycisk do sterowania szybą. Pozostałe już nie są podświetlone. Na kierownicy mamy wszystkie podświetlone. Na konsoli środkowej wydaje mi się, że również. Co ważne, podświetlone są gniazda USB. Nawet podświetlone jest to gniazdo bliżej tylnych siedzeń. Po stronie pasażera przycisk w drzwiach: nie ma podświetlenia. Na tylnej kanapie sytuacja wygląda podobnie. Nie ma tam też lampki na suficie. Jak wcześniej mówiłem, schowek przed pasażerem posiada poświetlenie. Są też poświetlone pedały kierowcy. Sprawdziłem jak podczas mojego testu wypadło zużycie paliwa. W przypadku tego samochodu ze względu na gabaryty będzie pewnie w większości jeździł w mieście. W związku z tym zacznijmy od spalania w mieście. W moim przypadku na dystansie około 20 km używając systemu start-stop oraz rozpoczynając pomiar na ciepłym silniku spalanie wyszło 6 litrów na 100 km. Co ciekawe, bo spalanie na dystansie 495 km wyniosło 6,1 litra, z czego 440 km to była jazda autostradą, a 55 km to jazda miejska i podmiejska. Na autostradzie starałem się jechać w granicach około 130 km na godzinę. Z kolei obserwując chwilowe spalanie paliwa przy prędkości w granicach 110-120 km na godzinę, Wynosiło ono średnio około 5 litrów na 100 km. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie zużycie paliwa w tym samochodzie. A jak jesteście w posiadaniu tego samochodu? To też proszę podzielcie się swoim doświadczeniem, sprawdziłem, jak samochód jest wyciszony. Nawierzchnia była sucha, przy prędkości 90 km na godzinę pomiar ostro w granicach 69 decybeli. Jadąc z prędkością 120 km na godzinę urządzenie pokazywało wynik pomiaru w okolicach 72 decybeli. Z kolei przy prędkości 140 km na godzinę pomiar wahał się w okolicach 75 decybeli. Przy okazji możecie porównać szum, który rejestrował mikrofon podczas filmowania. Zanim przejdę do moich wrażeń z jazdy, warto zapoznać się z aktualnym cennikiem. Obecnie prezentowana wersja N-Line z silnikiem turbo doładowanym o moc koni mechanicznych kosztuje 84 900 zł. Wersja N-Line też jest dostępna z silnikiem 4 o mocy 84 koni, który aktualnie kosztuje 80 500 zł. Zaskakująca dla mnie jest sytuacja, że Hyundai oferuje w tym miejskim samochodzie tak dużą gamę silników, bo jest jeszcze dostępny trzeci silnik o mocy 67 koni mechanicznych. Jest on dostępny w najtańszej specyfikacji. Trzeba przyznać, że naprawdę jest czym bierać. A teraz wyświetla szczegółowe parametry poszczególnych jednostek napędowych. Wersja N-Line poza możliwością wyboru mocniejszego silnika nie różni się pod względem właściwości jezdnych od podstawowych specyfikacji. Zachowanie na drodze jest takie same. Jednak silnik o mocy 100 mechanicznych wraz z detalami N daje poczucie usportowienia. W jeździe miejskiej i podmiejskiej podobał mi się jego dźwięk. Do prędkości 90, a nawet 100 km na godzinę, jeździ się nim bardzo przyjemnie. To mała próbka dźwięku silnika z kabiny. Powyżej 100 km na godzinę robi się jednak trochę głośniej, przez co spada komfort jazdy na dłuższych odcinkach. Ale jeśli to zaakceptujemy, to bez problemu wystarcza mocy, a do tego fotele są wygodne, co miałem okazję przetestować, jadąc autostradą ponad 400 km. Trzeba jednak pamiętać, że jest to sąd miejski, więc nie byłem zaskoczony podwyższonym hałasem przy większych prędkościach. Manualna pięciobiegowa skrzynia biegów, w mojej ocenie, bardzo dobrze pracuje i zasługuje na pochwałę. Dźwignia jest blisko kierownicy, w związku z tym, aż chce się zmieniać biegi. Czuć na każdym biegu, jak samochód fajnie przyspiesza. Ten silnik pasuje do tego auta. Samochód ma świetne posażenie między innymi kamerę cofania plus czujniki z tyłu, podążanie na pasie ruchu, asystenta unikania tak itd. Pozytywnym zaskoczeniem jest też dla mnie ilość miejsca na tylnej kanapie. Fajnie rozwiązanie jest system. Start-stop, bo po wyłączeniu silnika na światłach możemy wcisnąć sprzęgło, wrzucić bieg i dopiero zdjęcie nogi z hamulca poduje uruchomienie silnika. Nie muszę też oczywiście mówić o tym, że przy tych gabrytach samochodu łatwo znaleźć miejsce parkingowe. Jedyną rzeczą, która mnie trochę irytowała, to dźwięk ostrzegawczy, który włącza się w sytuacji, jak komputer oceni, że przekroczyliśmy nawet nieznacznie prędkość a zdarza się, że ograniczenie prędkości zostaje błędnie odczytane. Ten dźwięk ostrzegawczy można wyłączyć, ale trzeba to powtarzać przy każdym uruchomieniu silnika. Brakuje mi też w najwyższej specyfikacji reflektorów LED. Napisz w komentarzu jak oceniasz ten samochód. Jeśli jesteś już posiadaczem Hyundai i10, podziel się swoją opinią. Jeśli podobał Ci się ten materiał, który przygotowałem, poproszę o kciuk w górę, nie zapomnij też o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny film. Twoja aktywność pomoże mi w realizacji kolejnego testu. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.